GKS Katowice podejmuje już za chwilę u siebie JKH GKS Jastrzębie. JKH GKS Jastrzębie w bramce Bencze Balisz z numerem pierwszym. Aktualny mistrz Polski GKS Katowice w składzie. Pierwszym bramkowanie na lodowisku dzisiaj będzie kogo oglądać. Lider punktacji numerem 24. Już pierwsze wznowienie za nami na korzyść gość. On dalej walczy młody zawodnik GKS-u Katowice. Opozycję przed bramkarzem, tymczasem wypuścił krążek Balisz. Blomqvist, Pulkkinen. Znowu jest groźnie, próbował wepchnąć z ostrego kąta. Ale tylko obił parkan, chociaż teraz Vinikainen. Na tym wznowieniu z strony Katowiczan kolejny raz Pasiu, na tym razem gol! Kalejnikowas trafia do bramki GKS-u Katowice, mamy 1-0. Przepraszam, 0-1 oczywiście. Jastrzębianie grają w tym meczu na wyjeździe, a my zobaczmy powtórkę. Wygraną przez Jastrzębia strzał z pierwszego Marka Kalejnikowasa. No strzelał tak bramkę. No i ruszają znowu goście Mikyska. Znowu wyłożenie krążka. A teraz świetnie w defensywie Pasi, rusza kontra Jastrzębian. Z backhandu Łukasz w defensywie Hampus Olsson. Mikyska. Jest uderzenie z pierwszego i bramka! 2-0, Hugo Jansson wpisuje się na listę strzelców. Minutę i 15 sekund potrzebowali zawodnicy Roberta Kalabera na wykorzystanie tej przewagi. No zobaczmy, jak huchnął, jak z armaty Hugo Jansson. Hito Sato. Próbują zamknąć rywala w zamku. Zawodnicy GKS-u Katowice teraz. Katowiczanie tylko na moment. Rusza Urbanowicz po przejęciu. Urbanowicz indywidualnie, Urbanowicz! Wywalczyły krążek Olsson. No i teraz jest strzał, ale broni Balisz. Jeszcze zamieszanie. Gdzie jest krążek? Rąbkowski. Rollingiem. No gdzieś zakotłował się krążek. No i po tym ataku na bęcze Balisza. Górny, jest strzał z pierwszego, łapie John Marek. I mam nadzieję, że te pie... Kalejnikowas, w środku Mikyska, Kalejnikowas. Mikola na niebieskiej. Jest strzał na bramkę Balisza, krążek odbity, jeszcze zamieszanie. Sine Gubows, jest Pelaczyk prosto w Mareja. Niecelnie w tej sytuacji Rajvo Freidenfeld. Jeszcze Jansson po bandzie. Jest strzał, jest 3-0! Tuka Rajamäki strzela trzecią bramkę dla JKH GKS Jastrzębie. Zobaczmy. Na powtórce świetne podanie wzdłuż bandy. Tato, ale nie... Zdołał przejąć tego podania Shigeki Hito Sato i kolejny strzał na bramkę Mareja. Tym Nacki zamarkował strzał, ale rywal go wyprzedził. I teraz kolejna szansa. Jastrzębian no, wracał z tym strzałem do... Jak mur ustawiony Bencze Balisz. Teraz też zablokowany świetnie strzał. Ten atak GKS-u Katowice, chociaż cały czas defensywa. Jastrzębia i jest gol! Na sam koniec tej przewagi GKS Katowice zdobywa pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Bardzo precyzyjne uderzenie, zobaczmy na powtórce. Nie zdążyli się ustawić gospodarze, to już czekali na kolegę Hampus Olsson. Kalejnikowas. Kalejnikowas gol! Ależ odpowiedź! No długo nie nacieszyli się katowiczanie z tej honorowej bramki. I zobaczmy już kolejną powtórkę. Mark Kalejnikowas z ostrego kąta uderza precyzyjnie. Zawodnicy JKH GKS Jastrzębie. Strzał tym razem pewnie John Marej. Janssons broni Marej. Blokuje Józef Szwec, chociaż wyłuskali katowiczanie krążek i jest szansa, zablokowany w ostatnim momencie. Sine Gubows. Sine Gubows świetnie podaje do Jarosza i 5-1 w satelicie. Kolejna bramka dla gości.
No zobaczmy na powtórce. Bardzo duża praca i cenna dla swojej drużyny Sine Gubowca za bramką Mareja, który wykonał. Czy katowiczanie poczują krew, będą w stanie powalczyć o korzystny rezultat? Czy tutaj danie w ciemno, ale tutaj przejmuje krążek Hitosato. Hitosato w środku, Olson odbija ten strzał. Szewczenko. Mikeska broni w ostatnim momencie Marej. Walczy jeszcze Marej z rywalami, a krążek w innym miejscu. Zdążył John Marej. Końca tej przewagi gości. Minuta 13, a przed szansą na bramkę. Rozpędza się Rajamaki. Mikola. Ale dobrze ustawiona defensywa Jastrzębia, chociaż tutaj jest zamieszanie przed Baliszem i bramka. Mamy drugą bramkę dla GKS-u Katowice. Wykorzystali tą krótką przewagę gospodarze. Zobaczmy na powtórce tutaj to rozegranie. No szczelnie, ale wysoko ustawiona obrona JKH. Znalazł tam krężołka. Rusza przodem Paś. I właśnie Paś adresatem tego podania. Ładnie to zagrał Maciej Kruczek. Olson do lewej strony. Wajda, poprzeczka. Ale tutaj nie zrozumieli się hokeiści Roberta Kalabera. Tymczasem rusza Fraszko. A tymczasem rusza kolejny atak Sita. Sita po parkanie krążek i Kolusz. Ale tutaj pierwszy zawodnik JKH, jest okazja. Leży Marej, ale nie był w stanie podnieść na bramkę Balisza. Ale mamy koniec tego spotkania. GKS. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.